Cześć wszystkim! Cześć! Witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj chciałybyśmy Wam trochę popowiedzieć o... To jest eufemizm. Tak, o... Przypomnieć. No już właśnie o zapomnianym, szczególnie w ostatnim czasie, autorze, a mowa o Januszu Andrzeju Zajdlu, czyli no, prekursor tak naprawdę takiej science fiction socjologicznej tak, w Polsce. No on pisał w latach 80. Tak, tak. Z tego co kojarzę. Urodził się w Warszawie i z wykształcenia był fizykiem. Tak. Chyba specjalizacją była fizyka jądrowa. Więc chłop znał się na rzeczy, jeśli chodzi o taką science fiction. Żeby napisać. No i właśnie no, pisał książki. Dzisiaj akurat mamy dwie przygotowane z biblioteczki, żeśmy wyjęły. Tak. Cylinder Van Troffa i Wyjście z cienia. No ale również słynne jego książki. Tak, Limes Inferior. Paradyzja. Tudzież jeszcze Cała prawda o planecie Xi. No i inne. Jeszcze tam... No, jeszcze mnóstwo opowiadań było. Także... Tak. No, co możemy powiedzieć? Jest to na tyle, uważam, wybitny autor, że po pierwsze, tak jak Gabi powiedziała, no, był prekursorem w Polsce, jeśli chodzi o fantastykę taką socjologiczną. Może tutaj bardziej przybliżymy, co to jest ta fantastyka socjologiczna. Co my przez to może też rozumiemy. Tak. Otóż, znaczy na przykładzie oczywiście Zajdla. Otóż on... opisuje w swoich książkach społeczeństwa, takie przyszłości. Oczywiście przyszłości, natomiast właśnie bardziej się skupia na ich problemach, na ich jak funkcjonowały. Niekoniecznie są to utopie, tylko to są dystopie bardziej, takie negatywne wizje tej przyszłości. Nie pisał tego w różowych barwach. Tak, no często właśnie jest porównywany do Orwella, tak. Czy do Huxleya, więc to są właśnie te klimaty. Jeżeli czytaliście i lubicie, to tym bardziej sięgnijcie po no, naszego tutaj polskiego autora, bo to są właśnie tego typu książki. Znaczy mam wrażenie, że też było to spowodowane, ponieważ on pisał w latach 80. Czyli PRL. Wiadomo, jak to w drzewie właśnie bywało. W związku z tym on gdzieś właśnie uderzał w ten system, który wtedy panował w tej jego rzeczywistości. Tak, tak. Więc gdzieś to tam było ukryte, coś przemyślał, prawda, jakieś prawdy. Ale właśnie mimo wszystko nadal te książki są aktualne. Aktualne. Że jest mnóstwo odniesień do dzisiejszych czasów. Tak. I też widać właśnie te problemy, które są społeczne. Że one nie mijają. One nie mijają, dokładnie. One są zawsze aktualne. Są może inne troszeczkę. Tak, wiadomo, no bo te książki w końcu mają 40 lat. Tak. Ale nadal są aktualne, naprawdę. I to, jak ta wizja przyszłości wygląda, to też wydaje mi się, że no, trzeba mieć wyobraźnię. Trzeba mieć wyobraźnię, naprawdę. Ja Wam w ogóle powiem, że ja naprawdę w ogóle podziwiam wszelkich autorów science fiction. Że oni potrafią to tak jeszcze logicznie wyjaśnić, tak, nie? No, większość z nich jest po prostu futurystami z prawdziwego zdarzenia. Tak. W związku z tym rysują przed nami naszą przyszłość i to niekoniecznie jest świetlana przyszłość, rzadko kiedy jest w ogóle świetlana przyszłość. Tak, oni zawsze są negatywni. Tak. Natomiast faktycznie te wizje i tą wyobraźnię swoją mają, tą nawet negatywną mają niesamowitą. Tak, i właśnie i nawet ta wizja współczesności, myślę, że autorzy, którzy teraz współcześnie piszą, nie mają tak nowatorskich pomysłów jak te 40 lat temu. Tak, ponieważ te 40 lat temu ktoś potrafił opisać, ale nie nazwać. Którą książkę najbardziej ci się podobała? Właśnie chciałam powiedzieć, nie, którą najbardziej mi się podobała, tylko od której zaczęłam w ogóle czytać fantastykę. Fantastykę naukową. Polskie science fiction to jest właśnie ta książka, to jest Janusz Andrzej Zajdel, Cylinder Van Troffa i pamiętam, że zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. To ja zaczęłam od Limes Inferior. Tak, Limes Inferior. To była moja pierwsza A później poleciało. Potem poleciało. Była Paradyzja, było właśnie Wyjście z cienia. Genialne, naprawdę... Genialne.
Przyznam się, że jedynie nie czytałam... Ja tych opowiadań nie czytałam. No ja opowiadania... Wiem, że jakieś tam w Nowej Fantastyce, mm-hmm. było w Fantastyce, kiedyś jeszcze takie było czasopismo o science fiction, Phoenix, też... No były tam opowiadania, ponieważ no to dosyć był swego czasu znany autor. No tak, no nawet teraz jest nagroda przecież Zajdra. No jedna ze słynniejszych polskich nagród z gatunku fantastyki. Tak, tak. Więc no, to też coś mówi samo przez się, nie? Samo przez się. Więc że... no naprawdę, mam wrażenie właśnie troszeczkę zapomniany autor, szczególnie w dzisiejszych czasach i w dobie jakichś takich nowych tytułów, nowych autorów, debiutów, to człowiek zapomina naprawdę... No to jest taka, myślę, że to jest taka podstawa. Jak ktoś lubi science fiction, to jest obowiązkowa pozycja troszeczkę. Tak, bo nie dość, że to jest polski autor, to naprawdę... No, wart przeczytania. Bo fajne pomysły. I książki pomysły, nie są długie w gruncie rzeczy. No zobaczcie. No ile to może mieć? 200 stron, 240 tutaj widzę. No więc naprawdę, czyta się błyskawicznie. Poruszane są właśnie, jak już wspomniałyśmy, społeczne, ważne takie tematy. No i to tyle, więcej to powiedzieć. Już nie ma co jak więcej ktoś gada, czytał, to czytajcie. Czytajcie, bierzcie i czytajcie. Tak, nie będziemy już Wam przeszkadzały naszym gadaniem, po prostu bierzcie się za Zajdla i czytajcie. Tak. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się na następnym filmie. Cześć.